Niezwykłe odkrycie w kościele Darłowo, niezwykłe odkrycie w kościele mariackim. Podczas prac konserwatorskich w kościele mariackim w Darłowie województwo zachodniopomorskie, odkryto średniowieczne ścienne malowidła. Proboszcz parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Darłowie, ojciec Wiesław Przybysz, powiedział w rozmowie z Radiem Koszalin, że prócz fresków i tekstów na ścianach odkryto zacheuszki. Duchowny przypomniał, że zacheuszki to 12 świec na ścianach, które symbolizują 12 apostołów. Podczas konsekracji świątyni biskup namaszcza te miejsca, by następnie umieścić tam świece, które są zapalane wyłącznie w rocznicę wyświęcenia kościoła, tłumaczył. Ojciec Wiesław Przybysz poinformował, że zabytkowe malowidła znajdują się w dotąd nieużywanej sakralnie na Wie Bocznej, która ma stać się miejscem codziennej adoracji Najświętszego Sakramentu. Pragniemy to miejsce uczynić takim duchowym sercem religijnym dla naszego miasta, dodał. Nowa kaplica ma być gotowa w przyszłym roku. Ojciec Wiesław Przybysz podkreślił, że jej otwarcie będzie zwieńczeniem obchodzonego w tym roku przez darłowskich franciszkanów jubileuszu 75-lecia posługi na tym terenie. Prace konserwatorskie realizowane w kościele mariackim wspiera finansowo darłowski samorząd. Częściowo finansują go z własnych środków franciszkanie, którzy między innymi utworzyli na ten cel specjalną zbiórkę internetową. Darłowski Kościół Mariacki to gotycka świątynia z XIV wieku. Znajdują się w niej bezcenne zabytki sakralne. W kościele znajdują się także sarkofagi książąt pomorskich, w tym króla Eryka Pomorskiego.